Rozdział pierwszy Janina Smolińska Amerykański Sen pięknej Polki Niewielu jest Polaków, którzy osiągnęli ogromne sukcesy w Hollywood. W dwudziestoleciu międzywojennym było ich kilku. Historia Janiny Smolińskiej, która próbowała wtedy zawojować wytwórnie filmowe Los Angeles, pokazuje przy tym, że amerykański sen może zakończyć się równie prędko, jak zacząć. Aktorka, tancerka, nieoficjalnie Miss Polonia i korespondentka zagraniczna magazynu Kino. W latach 20. i 30. XX wieku Janina Smolińska była w Polsce uważana za międzynarodową gwiazdę wielkiego formatu. Dziennikarze walczyli o możliwość przeprowadzenia z nią wywiadu, a o jej skomplikowanych małżeńskich perypetiach rozpisywała się amerykańska prasa bulwarowa. Dzisiaj aktorka ta jest postacią całkowicie zapomnianą. Na szczęście, prasa sensacyjna z okresu dwudziestolecia międzywojennego pozwala nam częściowo zrekonstruować jej złożony życiorys. Janina Smolińska przyszła na świat w 1897 roku na Mazowszu jako córka Edwarda Smolińskiego i Wandy Zródkowskich. Rok urodzenia artystki znany jest z listy pasażerów transatlantyku płynącego z portu Sherburg do Nowego Jorku w 1928 roku. Tam też podano jako miejsce urodzenia Polsk, czyli Płock. Nie można jednak wykluczyć, że Smolińska, chcąc ukryć fakt urodzenia się na wsi, podała w dokumentach nazwę najbliższego większego miasta. W latach 1899-1908 rodzice Smolińskiej mieszkali bowiem we wsi Konopki w gminie Stupsk, gdzie urodziło się młodsze rodzeństwo aktorki. W 1899 roku Zofia, w 1905 roku Czesław, a w 1908 roku Wiktoria. W późniejszych latach Janina Smolińska, wzorem wielu koleżanek po fachu, często odejmowała sobie lat. W akcie ślubu z 1931 roku podała rok urodzenia 1899, zaś w wywiadzie dla Rzeczypospolitej z grudnia 1928 roku oszukała dziennikarza, że urodziła się w 1905 roku w Warszawie. Zalotnie dodała przy tym, z wieku mojego nie robię żadnej tajemnicy. Kiedy Janina miała 14 lat Rodzice wyjechali z nią do Rosji. Jako, że od wczesnego dzieciństwa fascynowała się teatrem i tańcem, państwo smolińscy zapisali ją do szkoły baletowej, działającej przy operze Moskiewskiej. W wywiadzie dla kina, w którym aktorka opowiadała o swojej młodości, nie padła wprawdzie nazwa tej instytucji, ale z całą pewnością musiał to być słynny teatr Bolszoj, który od wielu lat patronował Moskiewskiej Akademii Choreografii. W tym czasie akademii przewodził wybitny baletmistrz i choreograf Vasily Tikomirov. Dyrektor ten uczył tańca w sposób bardzo klasyczny, unikając wkradającego się do sztuki baletowej nowatorstwa. Smolińska okazała się pilną uczennicą i szybko stała się jedną z głównych tancerek w zespole. Wkrótce wraz z grupą taneczną wyruszyła na światowe tournée. Przez cztery lata młode dziewczęta podróżowały przez centrum Rosji, Syberię, Mandżurię, Japonię, Turcję, Bułgarię, Rumunię i Czechosłowację. Polska tancerka miała wówczas okazję występować na scenach w Piotrogrodzie, Tokio i Konstantynopolu. Nie straciła ojczyzna moja w mych oczach na zestawieniu z najbogatszymi czy najpiękniejszymi krajami na którejkolwiek półkuli świata. Podziwiać można ziemie obce i nieraz można zachwycać się nimi i lubić szczerze to albo inne otoczenie. Ale ziemią swoją rodzoną miłuje się przecież jak matkę. Pisała o swoich licznych zagranicznych wojarzach w korespondencji dla Ilustrowanego Kuriera Codziennego z marca 1930 roku. W 1918 roku Janina została zaangażowana jako koryfejka, czyli baletnica tańcząca w wyróżnionej grupie tancerek, ale jeszcze nie solistka, do baletu w Jassach i zapewne jeszcze w tym samym roku wyszła za mąż za pułkownika rumuńskiej armii. Nigdy nie podała w żadnym wywiadzie jego nazwiska. Był to zresztą bardzo krótki związek. Pierwszy mąż Smolińskiej, stojący po stronie białych, Zginął wkrótce w czasie walk z bolszewikami. Po śmierci męża, dowiedziawszy się o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, stęskniona za ojczyzną tancerka porzuciła szkołę baletową i postanowiła wrócić do odrodzonego kraju. W Polsce Janina Smolińska spróbowała swoich sił w aktorstwie. Wiadomo, że w 1922 roku wystąpiła w niemym filmie Za trzy spojrzenia produkcji wytwórni Este film Katowice zaś w 1923 roku w Od kobiety do kobiety, w którym główną rolę grał jeden z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych, Józef Węgrzyn. Mając wciąż w pamięci sale pełne ludzi oglądających jej występy taneczne. Smolińska liczyła na to, że w krótkim czasie stanie się gwiazdą filmową. Na wielką karierę w Polsce nie miała jednak większych szans. Grałam w kilku filmach polskich, ale wyniki pracy były tak znikome, że liczyć się z nią nie należy. Wspominała ten epizod z życia na łamach kina w 1932 roku. W 1924 roku wyjechała więc do Paryża gdzie postanowiła wrócić do korzeni i zatrudnić się jako tancerka. Nabyte w prestiżowej Moskiewskiej Akademii Choreografii umiejętności sprawiły, że po kilku miesiącach spędzonych w Teatrze Palace stała się jedną z głównych gwiazd w Bergère, kultowej paryskiej sali koncertowej. W 1925 roku wystąpiła między innymi jako Le Chanty u boku francuskiej aktorki Suzy Beryl, w rewii Un de Folie Smolińska nie bała się wyzwań i nagich scenicznych występów przed ogromną widownią. Wieść o rewiach z udziałem Polki szybko dotarła do polskiej prasy. W lutym 1926 roku jedna z lwowskich gazet opisała spektakl, w którym Smolińska grała japońską kurtyzanę. Robiła ją Smolińska zupełnie naga zasłaniając jedynie trzymanym w ręku czarnym kotem miejsca, które Pruderia, nieprzyzwyciężona nawet przez współczesny Musik każe na scenie zasłaniać. Jednocześnie jednak Janina Smolińska nie rezygnowała z ambitniejszych przedsięwzięć. W Paryżu zagrała w kilku nowatorskich filmach wytwórni Pati, łączących animację z grą prawdziwych aktorów. Nad całością prac czuwał pionier polskiego filmu rysunkowego, Stanisław Dobrzyński. Paryż pieścił mnie, jeśli się można tak wyrazić. Rolę miałam pierwszorzędne, uznanie krytyki, jakie tylko wymarzyć sobie można i objawy uwielbienia ze strony publiczności. Wspominała na łamach Ikaca w 1930 roku. Wkrótce o urodzie polskiej tancerki z Foliberge zrobiło się głośno, Piękno pomogło jej też w późniejszych latach dostać się do Hollywood. 13 września 1927 roku Janina Smolińska wzięła udział w wyborach La Belle de Devouilly, w których nagrodą miała być główna rola kobieca w filmie o tym samym tytule w reżyserii Henry'ego Diamanta Bergera. Podobny konkurs miał też na celu wyłonienie głównej roli męskiej. Ostatecznie w żeńskiej kategorii zwyciężyła panna Reni Mer i to ona podpisała kontrakt filmowy z wynagrodzeniem wynoszącym 50 tysięcy franków za rolę. Smolińska zajęła drugie miejsce, ale ponieważ nie wybrano w konkursie żadnego mężczyzny, podjęto decyzję, że również zostanie zaangażowana do filmu w jednej z głównych ról. O samej produkcji, jeżeli w ogóle została nakręcona, brak jakiejkolwiek informacji. Z kolei pod koniec maja 1928 roku artystka uczestniczyła w konkursie piękności aktorek filmowych w Brukseli. Wyróżniała się na tle innych kandydatek niebanalną urodą, dzięki czemu pokonała 300 innych kobiet z całego świata i otrzymała tytuł nieoficjalnej polskiej Miss Polonia. Pierwszą polską Miss prawdziwego zdarzenia została rok później Warszawianka Władysława Kostakówna. Tak opisywał urodę smolińskiej cztery lata później dziennikarz kina. Uroda niezwykle oryginalna i frapująca, chwilami nawet niepokojąca. Heban włosów, głęboko osadzone, żywe i pełne niesamowitego blasku oczy i uśmiech dziecka. Koktajl. Dziwne połączenie wampira i dziecka. Urodę polskiej gwiazdy doceniono również na konkursach piękności w Londynie i Paryżu. Dostaję tysiące propozycji małżeńskich, nawet z najbardziej egzotycznych krajów. Jestem stale oblegana przez ciekawych, nie dających mi spokoju fotografów. Ach, panie, jakim przekleństwem jest dla mnie czasami moja piękność narzekała nieskromnie na nadmierną popularność w rozmowie z dziennikarzem Rzeczypospolitej w grudniu 1928 roku. 23 listopada 1928 roku Janina Smolińska po ośmiodniowej podróży przybyła z Francji do USA. W polskiej i amerykańskiej prasie pisano, że brała udział w wyborach Miss Universe w Galveston w Teksasie. Lecz nie figuruje ona na liście kandydatek do tytułu. Ponadto teksański konkurs Miss Universe 1928 odbył się 4 czerwca 1928 roku. Zatem urodziwa Polka musiała wziąć udział w innym konkursie piękności, być może również noszącym nazwę Miss Universe. Wiosną 1929 roku występowała m.in. w teatrze Capitol w Detroit. A polskie dziennikarki sensacyjne pisały o jej planach poślubienia księcia Sergiusza Wołkońskiego, prowadzącego w tym mieście szkołę fechtunkową. Ostatecznie jednak do małżeństwa nie doszło, a artystka po kilku miesiącach wyjechała do Los Angeles. Wkrótce Smolińska otrzymała ofertę zagrania w kilku hollywoodzkich filmach wytwórni First National Pictures oraz Metro-Goldwyn-Mayer. Już po kilku miesiącach trafiła na plan płomiennej piosenki w reżyserii Alana Croslanda. Praca w Hollywood nie należała jednak do najłatwiejszych. W 1930 roku tak żaliła się warszawskiemu miesięcznikowi naokoło świata. Trzeba przecież ciągle ładnie wyglądać, a skąd czerpać to piękno? Kupuj świetne historyczne e-booki i audiobooki, i wspieraj ulubiony portal. Każdego miesiąca do sklepu Histmaga trafiają nowe, ciekawe e-booki i audiobooki. Dochód z ich sprzedaży wspiera działalność pierwszego polskiego portalu historycznego, po to by zawsze był ktoś, kto mówi jak było. Sprawdź dostępne tytuły pod adresem histmagork/sklep.